Konnichiwa! Z tej strony Sayuki i gramy dalej, tak jak obiecałam. Gramy dalej dzisiaj jeszcze naszego biomutanta. Zobaczmy sobie najpierw, co jest z tyłu. Pewnie nie da się przejść. Och, jak się fajnie ten... glitchuje. No dobra, niech będzie. Porozmawiaj z nieprzedawnionym. W sensie na etapie, jak jeszcze nie był do końca przedawniony. Ale tu jest tyle miejsc do badania, jak to tak? Chociaż nie bardzo tu coś jest do podniesienia, wygląda, że... W ogóle... Tryb zdjęć jeszcze jest, jakbyście chcieli. Tryb foto, z jaką wystawioną nuzią jestem w trakcie biegu. Tryb foto do sprawdzenia. Sprawdzimy go w jakimś innym miejscu, ale istnieje. Można zrobić w nim naprawdę sporo fajnych rzeczy. Ło, nieprzedawniony Elvis. Pyta, czy wycieczka z wioski aż tutaj bardzo cię zmęczyła? Zastanawia się, czy twoja muma wie, że tu jesteś. Nie sądzę, żeby ją to obchodziło, jaj. Dobry z ciebie dzieciak, więc pewnie tak. Nawet młodzikom zdarza się zapominać. Rozumie. Po co była ci podróż aż tutaj? Chcesz zobaczyć ziemniaczan. O ja, jesteśmy w Poznaniu. Ziemniaczanie, zwani również Nono, to zagadkowy lud. W jakiś sposób powiązany z tym małym drzewkiem, zapewniają mu źródło życiowej energii. Jak to nie wierzę w magię? Absolutnie. Idziemy poznać Nono. Może gdzieś tu Korle na jakimś rogu siedzi. Możesz mieć rację. Są pełni energii, zupełnie jak ziemniaki. Stanowią doskonałe źródło ki. Nono wolą chować się w błyskotrawie. Mówi, że najlepiej zrobisz, jeśli trochę nią poszturchasz, żeby zobaczyć, czy któryś z nich nie wyskoczy z ukrycia. O ja, Korle, bardzo cię sorry, ale idziemy cię podźgać w trawie. O ja, możemy walczyć, jaki jesteśmy Karate Kid! Wypas, ale to nie w tej trawie, tak? To tam dalej dopiero. No dobra, poszczurchaj. Błyskotrawę. Idziemy szturchnąć. Może się nie obrazi. Oj, a to nie z tej strony, to trzeba chyba dalej do niej iść. Tu jest naprawdę, 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 naprawdę ładnie. O, o. Podoba mi się ta gra. Chyba trochę potrwa. Przejście jej. A będziemy, wiecie, zbierać wszystko, co się da. Tu poszturchałam, ale nic się nie dzieje. Tu poszturchałem, też się nic nie dzieje. Jakie piękne! O ja! Kire! No po prostu... Wypas. Jak biegniemy, ją peszaczak! O ja, trawa znika. A taką poszturchać? A zaraz popatrzę trochę w górę, na ile nam gra pozwoli. Trochę nam pozwoli. Uwaga, szturcham! Udało ci się znaleźć jednego z nich. Masz powody do dumy. Nie każdemu się pokazują. Energia Ki Nono to właśnie to, czego Pędzaj potrzebuje, by dopełnić cykl rozwoju i stać się drzewem życia. Właśnie, czym jest Pędzaj? To drzewko, rosnące w miejscu spotkania, w końcu stanie się drzewem życia i zacznie oddawać energię naturze. Będzie sercem krainy. Jakie słodkie dźwięki wydaje? Musisz wspierać drzewo życia przez długi czas.
będzie potrzebowało potężnego zastrzyku ki uwolnionej przez Nono w momencie zjednoczenia się z drzewem, by wyrosło wysokie. Potrzebujesz sieci, żeby złapać Nono. Przedawniony chce ci użyczyć swojej. Prosi tylko o delikatność. Nono to wrażliwe stworzenia. Są ucieleśnieniem pierwotnej energii ki. Nono. O! Masz naturalny talent do posługiwania się siecią. Jest pod wrażeniem. Byliśmy totalnie delikatni. Jest wdzięczny za wszelką pomoc. Wiele Nono czeka na doprowadzenie do korzeni drzewa Penzai. Gdzie je znaleźć, to mniej więcej wiemy. W tych trawkach. Och, potrzebuję stałego dopływu ki przez 20 kolejnych 12 miesięcy, czyli bardzo dużo. Ma nadzieję, że pewnego dnia drzewo urośnie wystarczająco wysoko, by zasilić cały świat. Dzisiaj jednak twoim celem jest połączenie tego delikwenta z drzewem. No dobra. Drzewo jest na zewnątrz. Powiem wam, że to wygląda zupełnie jak ta sama energia co Final Fantasy. Bardzo fajnie. Jedzie, jesteśmy uroczy, o ja nie mogę. No dobra, połącz Nono z drzewem. Idziemy Pyrkę z drzewem połączyć. To jest chyba jeszcze samouczek, więc na tym etapie chyba wciąż nie jesteśmy w stanie... Nie wychodzą jednak. Jesteśmy w stanie... Chyba nie jesteśmy znajdować zbyt wielu rzeczy. No i widoki ładne. Teraz, kiedy już było ci dane zobaczyć relację Nono z drzewem, nie masz powodu, by dłużej wątpić. Ej, kto wątpił? Ja nie wątpiłam. Od dzisiaj jego życiowym celem będzie doglądanie Penzai, by wyrosło na drzewo życia. Nie tylko ze względu na dobro wioski, ale nas wszystkich. Pewnego dnia spokój panujący w tej krainie przeminie. Nawet twoja muma nie zdoła nas ochronić. Widzisz już efekty lekkomyślności działań tych, którzy żyli przed nami. Jeżeli nic się nie zmieni, będziemy zgubieni. Świat nie przetrwa efektów ubocznych industrializacji dawno świata. Radzi ci pośpieszyć z powrotem do wioski, zanim twoja muma zacznie cię szukać. Dobrze ci dzisiaj poszło. Wygląda, jakbyśmy mieli takie słabe relacje z mamą. Nie, ma dużo na głowie. Zeszłej nocy razem ze swoimi uczniami zaatakowała obóz Lupina, więc potrzebuje odpoczynku. Ciekawe, czy zostawili przy życiu rodzinę drapieżcy. Na chwilę cię stracił, ale żadne wspomnienie nie jest osamotnione. To część szlaku, którym możesz podążyć. Pamięta każdy dzień, który poświęcił na pielęgnowanie drzewa życia. Teraz obawia się, że był to daremny trud.
Drzewo zaczęło umierać wraz z początkiem kresu dni, a niedługo potem przybyli światożercy. Aż bym się o obydwie rzeczy zapytała chętnie. Je, mów furbu, bum, to chłaj. Archiwa mówią o katastrofalnych zniszczeniach spowodowanych w całej krainie przez korporację Toxanul. Apokalipsa stała się źródłem nowej ewolucji i prapoczątkiem naszego rodowodu. Jego przyjaciel Gizmo pracuje nad Mektonem i potrzebuje pomocy w pokonaniu puchcia wielgucha na krańcu zachodniego korzenia. Zium wciąż naprawia swojego ośmionoga, by dostać się do puchcia mętniaka, który ukrywa się głęboko pod powierzchnią na krańcu północno-zachodniego korzenia. Puchcio! Noko ujarzmiła Miuta i szykuje się, by zaatakować puchcia kopytka na krańcu wschodniego korzenia. Glutomir wreszcie kończy pracę nad ślizgosiupnią, maszyną zdolną pokonywać fale i pozwalającą dotrzeć do puchcia chruma na krańcu południowo-wschodniego korzenia. Przedawniony mówi, że jego przyjaciele przygotowują się do walki ze światożercami. Przy końcu każdego z korzeni jest jeden z nich. Oluj, popałek. Droga przed tobą nie będzie prosta, ale liczy na twoje wsparcie. Jego przyjaciele nie są wystarczająco silni, by zakończyć to samodzielnie. Podkreśla, że wszyscy zginiecie, jeśli drzewo nie zostanie ocalone. Jego przyjaciele przygotowali coś specjalnego z myślą o każdym światożercy. Mekton, ośmionóg, miód i ślizgosiupnia są już prawie gotowe do drogi. Tak czy inaczej spotkacie się ponownie, gdy odegrasz swoją rolę w wojnie plemion i rozwiążesz problem światożerców. To wowu. A normalna. Zadanie główne ukończone, inny świat i nowe zadanie główne, los świata. Ojej, przepraszam. Nie chciałam za zęby wchodzić. Czyli będziemy szli dalej. Niech się tu tylko porozglądam trochę. Ty ładniej tytuł masz, naprawdę. Nie, żeby łóżko pod aktualnie odkrytym dachem było złym pomysłem, jest całkiem okej. Dobra, zobaczmy, czy mogę zapisać grę. Nie mogę jeszcze zapisać gry. Na razie jeszcze zostawię tryb fotograficzny włączony. Może zrobimy sobie gdzieś fajne zdjęcie, ale później go wyłączę, bo ja mam tendencję do włączania go przez przypadek. Zaczynasz sobie radzić. A jakże? O. Najszybsza droga na zewnątrz prowadzi przez dach, którym weszli. Lina powinna wytrzymać wspinaczkę. Przez chwilę myślałam, że ta ściana będzie rozwalona, ale okej. Punkty doświadczenia nam ładnie wpadają. Naprawiłam sobie kolorki naszego futerka, więc jest teraz okej. Jest tu coś do sprawdzenia? Nie. Tak jakby jesteśmy na zewnątrz. A czy my będziemy mieć coś takiego do badania świata? Jakiś fokus na przykład? O ja! Wiedz, że drzewo życia umiera. Jego dni są policzone. Bez pomocy nie przetrwa zmian środowiskowych ani ataku światożerców. I zaczynamy. Widzę, że to drzewko tam na końcu ledwo widać, ale jest. Biomutant, jak kto woli. Biomutant, bo gramy po polsku i lektor tak mówi. Ach, elegancko. Adventure begins. No dobra. Sprint. Znamy już sprint. Pytanie, czy mogę
już szukać innych rzeczy niż tylko te ważne. Drogowskaz. Pomaga tym, dla których czytanie map to czarna magia. Umiem czytać mapy, tylko lubię się pogubić. Zobaczmy. Drogowskazy można spotkać w pobliżu ważnych lokacji. No i tu jest pytanie, lokacji czy lokalizacji jest poprawne? Bo wydaje mi się, że lokalizacji, no ale w grach się przyjęło używanie określenia lokacji. Szybka podróż pozwala się przenieść do każdego odblokowanego drogowskazu. Yeah! Albo tworzyć mapę i wiadomo, umieść punkt trasy. No i niech będzie. Wyrusz w świat. Autosave też działa, rozumiem. To fajnie, to fajnie. Z nami chyba też możemy spokojnie zapisać grę, więc też spoko. Na razie się rozglądam, czy tu jeszcze coś zbieramy, czy to jest jeszcze etap takiego samouczka. Mechaty. Pewnie światożerca, który odgryzł nogę przedawnionemu. Pokonanie go będzie nie lada wyzwaniem. Światożercy naznaczyli nasz świat. A, on uciekł sobie. Ojej! Zepsuł drogę, ale teraz możemy na nią wejść. Luz. Wodospad. Wiecie, co się robi z wodospadami? O nie! O tak! A co to za kupa? O nie, kopiemy w kupie! Wykopaliśmy apteczkę w kupie. Aż nam uszy opadły. Uszy to nam chyba zmokły. Kopiemy w kupie. Trzeba dać temu Dream Teamowi znać, czyli wiecie, Staszek, Gadlinka, Korle, że mogą sobie tu przyjść, pokopać w tym. To nie pierwsza i nie ostatnia wioska, którą pozostawi za sobą. Tylko pytanie, czy tam wchodzić już? Czy może jeszcze dookoła tu sobie pochodzić? Podoba mi się, że możemy zmoknąć. Fajna sprawa. Podoba mi się, że jest coś za wodospadem. Tak powinno być. To jest jedyna rzecz, której brakuje w Horizonie. To niezwykłe, że takie naturalne tunele wciąż istnieją. Większość została zalana. Ale ładne. Możemy pływać w ogóle? Nie możemy! O, ktoś żywy. Dobrze wiedzieć, że komuś udało się wyjść z tego cało. Oja, ale nam energia szybko spadła. Chodźmy tu. Zaraz, najpierw chodźmy tu, żeby mi się odznaczył punkt drogi. Powinien zniknąć. Zniknął. Do Morigoto. I zbadajmy tą wioskę. Tak jak kazali. O nie! Jakie to smutne, ale dlaczego są widoczne te, co nie żyją? O nie! O nie! A. Działa pompy, mnie się nie faszu. Słyszał opowieści o strasznościach, które spadły na inne enklawy przez światożerców, jednak nie przypuszczał, że któryś z nich zapuści się aż tutaj. Twoja wewnętrzna równowaga to dwie połówki, które tworzą przepływającą przez wszelką materię kompletną całość. Niekiedy będziesz w stanie pokazać nam równowagę poprzez swoje czyny i wybory dialogowe. Niewielu potrafi działać zawsze w ten sam sposób. Nasza jedność jest sumą dokonywanych przez nas wyborów i podejmowanych działań. Ocena aury będąca wynikiem twoich działań wpływa na rozmowę z innymi postaciami. Martwi się, że jeśli nic się nie zmieni, nie będzie już czego ratować, nawet jeśli drzewo życia przetrwa atak. Nie ma pojęcia, co łączy cię z tym miejscem, jednak coś mu mówi, że wciąż masz dobre serce. Interakcja z pojmanymi oraz kapliczkami psionicznymi zapewni ci punkty psioniczne, dzięki którym odblokujesz moce psioniczne. Można tego dokonać po osiągnięciu wymaganej równowagi wewnętrznej.
Tak czy inaczej potrzebuje pomocy i mówi, że każdy jest osądzany podług czynów, a nie intencji. No pewnie, no ja nie mogę tak przejść. Wystarczy spojrzeć, jak w Horizonie atakuje maszyny, nawet które atakują przypadkowych przechodniów, pomimo tego, że mogłabym obok przejść. Ach, niejednokrotnie wpadłam. Dużo czasu spędzałam w grze, walcząc po prostu z przypadkowym robotem, bo akurat zaatakował kogoś, kto przypadkowo przechodził. Jest wdzięczny, że wciąż masz w sobie iskierkę światła. Ach, błyszczy w tobie iskra światłości! Co fajnego jest w światłości? Od samego patrzenia bolą oczy! Patrzenie na ciebie boli bardziej. Zawsze musi kończyć się prywatą. A ty zawsze udajesz, że jest inaczej. Rozumiem tą interakcję. Poprzednim razem... To za chwilę. A nie, okej. Okay. Poprzednim razem z łopaty dostało światłość, ponieważ odpowiedziałam tak jakby stroną ciemności, tego mroku. Tam nie było opcji, w sensie ja to źle zrozumiałam. Tam nie chodziło o to, że można sobie wybrać, cofnąć się do wyboru ciemności od nowa albo światłości, tylko to już było kontynuacja. Nie dali nam tak jakby potwierdzenia, czy na 100% chcemy. Zdobywasz punkt psioniczny. Odblokuj dzięki niemu moce w menu mutacji. To znów przedawniony. Pewnie zapomniał o czymś ważnym. To on tak tupał? Przedawniony mówi, że twoje szanse na pokonanie światożerców wzrosną, jeśli otrzymasz wsparcie plemienia. A w pobliżu znajdziesz dwa. Plemię Miriadów może być dobrym wyborem. Działają w imię wyższego dobra i kierują się honorem. Niezależnie od tego, na kogo padnie twój wybór, czeka cię trudne zadanie. Konflikt pomiędzy plemionami balansuje na krawędzi wojny. A nie możemy obu? W końcu chyba obu plemionom. Miriadzi chcą powstrzymać światożerców od momentu, w którym lewiatany opuściły głębiny fali. Dołączenie do Miriadów i zjednoczenie podzielonego świata może wydawać się racjonalne, lecz czy to słuszna decyzja? Jedno jest pewne. Przeznaczenie jest nieuniknione. Jagni od zawsze kierowali się jedną zasadą: wyeliminować słabych, by na świecie zapanowała równowaga. Wierzą, że oczyszczenie jest potrzebne, by odbudować świat. Chcą pozwolić światożercom zniszczyć drzewo życia. Zbratanie się z jagnimi to niekoniecznie zła rzecz. Przeznaczenie znajdzie sposób. Przedawniony mówi, że ktoś musi przełamać impas i przechylić równowagę sił na stronę jagnich lub miriadów. Według niego Sifu plemion, zwłaszcza miriadów, cię wysłuchają. Oczekuje, że złożysz wizytę przynajmniej jednemu z nich i odegrasz swoją rolę. Miriadzi są przekonani o tym, że pokonanie światożerców to jedyny sposób na ocalenie świata, lecz są zmuszeni skupić swoje wysiłki na rywalizacji z jagnimi. Przedawniony będzie na ciebie czekał pod drzewem życia. Jeśli stracisz pewność, co trzeba zrobić? Tak czy inaczej spotkacie się ponownie, gdy odegrasz swoją rolę w wojnie plemion i rozwiążesz problem światożerców. Twoje aktywne i rozpoczęte zadania widoczne są w dzienniku. Okej. Okay. Można zmienić śledzone zadania, otwierając zakładkę dziennika. Główne. Okej.
Wojna plemienia, drzewo życia, inny świat. Są informacje. Dobra, to są te, które znaleźliśmy do tej pory, więc spoko. Samouczki, okej. Główne, poboczne, ukończone. Dobra. Czy coś nam doszło w sprzętach? Wyposażenie mamy. Zużywalne, mała apteczka. Zaraz, a tu mamy co? Odnawiające kij. Jest okej. Co do sprzętu, nie jestem pewna, czy złapaliśmy coś nowego. Okej, wyskoczyła mi jeszcze raz informacja. Jest okej. Tu mamy wciąż to samo, więc jest w porządku. Nasz golasek. Aura. Właśnie, mieliśmy. Właśnie, mutacje nam się pojawiły. Istnieją dwa rodzaje, biogeny oraz moce psioniczne. Są to specjalne umiejętności, jednak odblokować je można używając do tego różnej waluty. Biogeny. Ćma kupluj. O! Rzuć, grzyb. A, rozumiem, czyli ogólnie będziemy robić jakieś takie dziwności. Radioaktywne, jakie fajne! Dobra, nie będziemy sobie spoilerów robić. Wybuchający płomień. O, to mnie się podoba! Mrugnięcie. Teleportujesz się w kierunku, w którym się poruszasz. Podoba mi się, podoba mi się. To też mi się podoba. I można ulepszyć odporność na coś. To też jest fajna opcja, ale chciałabym jednak... Może te psioniczne? Zobaczcie. Jak go tłuczę! Okej, podobają mi się te psioniczne. Mrugnięcie. Teleport czy... Płomień. I zostaje fala uderzeniowa. Też fajne. Może mrugnięcie? Haj! Trzeba go na coś przypisać. Ten sam slot, do którego jest już przypisana umiejętność, by go wyczyścić. Myślę, że to będzie dobre na... Uniku? Aby użyć umiejętności, wciśnij przypisany do niej przycisk, jednocześnie trzymając LT. Aha, czyli będzie troszkę bardziej skomplikowane. Skomplikowane. Kolejne rozwidlenie. Więc albo tunel, albo most. Co wybierasz? Ach, i to jest droga do tych plemion, rozumiem. Ech, decyzje. Okej. Unik. O tak, tylko teraz mi się ki zawaliło, ale powinny się odebrać, odrodzić za chwilę. Pytanie tylko, czy... Podoba mi się. Dobra, podoba mi się to sterowanie. Fajne jest, wygodne. Bardzo wygodne. Nie wiem, czy jest tutaj cokolwiek więcej. Muszę wybrać drogę. Teraz wygląda to tak. Bo te tutaj maszkary są silne i chcą wszystkich wykończyć, ale... Gdyby je tak przekonać, że dobrze byłoby się sprzymierzyć z tymi, jednak te światożercy, jeżeli zeziorą też ich, to będzie po sprawie. Albo iść do tych, którzy są od razu dobrzy. Teoretycznie. Oczywiście, przyjmując, że tak naprawdę jest, więc może spróbujemy tam. Nie mogę, no po prostu ta wioska łamie mi serce. O, jednak jest coś we wiosce. O nie! Czemu one wyglądają tak okropnie, strasznie? Okej, okay, czyli jednak mogę zbierać rzeczy. Myślałam, że popsuję. Jak to włączę? Wyłączę, bo jak wyłączę, to wtedy... Jak mam włączone, to walczę tym. A jak wyłączę... To robię wum, fu! Och, podoba mi się to. Chciałabym tym może troszkę więcej powalczyć. Ale miecz też jest super. Tu mam leczenie, którego mogę wykorzystać, gdybym chciała. Aha, bo to tylko najechanie na to robi efekt, więc trzeba uważać.
Broń wyposażona bądź niewyposażona. Przydałby się jakiś radar sprawdzający albo coś, co szybciej pokazuje, czy mam wszystko zrobione. Zaraz, tu na mapie mamy jeszcze punkt zrobiony. Ten żółty, ale zastanawiam się, czy... O! Trzeba być dosyć blisko, żeby móc to wszystko podnieść. Czyli w takiej rozwalonej wiosce może być sporo rzeczy do podniesienia? Może być. Chyba chcesz jeszcze więcej. Zabrzmiał z wyrzutem trochę. Nieładnie, nie. Ale jak tu zostawię, to się będzie marnować. Chętnie bym pomogła tym tutaj stworkom, ale gra mi na to już nie pozwala. Co to się, pogoda zmienia? Noc się robi. O. Jak pięknie! Wrócę na chwilkę jeszcze tam, zobaczę, czy możemy z tym naszym porozmawiać gościem. Z Shifu jednym albo z Shifu drugim, czyli w sensie mistrzami tych wiosk. A nie, to jest po prostu punkt szybkiej podróży. Dobra, luz, rozumiem. Wyjście z mapy zawsze się będzie kończyć takim tym menu? No, zobaczymy w przyszłości. Jeszcze czekam na patcha oczywiście, prawda? Więc zobaczymy, jak to wyskoczy. Teraz, no dobra, no podoba mi się ta droga autostradą, ale pójdę tam. I tak bym tam weszła, ale i tak pójdę tam. Zobaczymy, co nam powiedzą. A jak coś, to są punkty zapisu chyba. My chyba nie do końca muszę to sprawdzić. Obawiam się, że zaczniemy tracić życie w chwili, kiedy spadnie nam ki. Ojej, ale tam coś jest? Oj no. Ja jestem ja muszę sprawdzać takie miejsca. Tam się na pewno utopię. Przynajmniej na tym etapie gry. Śmieszna jest ta taka biała poświata, bo ja ustawiłam jasność góry mniej więcej, wiecie, tak jak powinno być, więc jest spoko. Taka mgła, chyba że to jest mgła, bo jest mi od. Nie znam was. Chciałam fokus włączyć. Nie wiem, a mogę podejść? Okej. Nie są nami zainteresowani w żaden sposób. To pogadamy najpierw tam, a później spróbujemy tu wyjść, poszukać czegoś jeszcze. Kawał drogi tak w ogóle. Przed wojną plemion ta okolica była piękna. Spójrz na nią teraz. Istna strefa wojny. Trochę tak. Jakie te? Nieźle. Chłopaki wiedzą, co robią. Da radę. Da radę. Podoba mi się ten narrator. Mógłby mówić... Chyba koguta. Słyszeliście koguta? Mógłby mówić troszkę szybciej. Oj, no złaś na dół. Jak dla mnie? A, jest. Wiecie co, ja zamknę to okno, bo kogut na zewnątrz się obudził. A on się drze strasznie pierun mocno i strasznie... strasznie długo. Tam to myślę sobie jeszcze pójdę, wrócę, poglądam, zobaczę. Na razie idziemy do wioski. Założę się, że można tu będzie znaleźć w tych miejscach... O, bunkier. Jak fajnie, dużo rzeczy ciekawych dosyć. Czy on za nami biegnie, czy nie zna nas? Biegnie za nami, biedny! O. No! Biedny! Biedny. Trzeba mu jakieś turbo, nie wiem, kółka, odrzutowiec czy coś założyć. Zabawne, że tamci nas w ogóle zignorowali, jak szliśmy obok nich. Myślałam, że może mogę coś zniszczyć, żeby coś innego wyjąć.
Oczywiście ja tu jeszcze powrócę sobie, tak jak wspominałam. Zobaczę, czy coś się tu fajnego kryje. Tu są kwiaty. Zaraz, a czy my nie mamy... Nie to... O ja! Są plemiona, jaki fajny! O ja! Maksymalny mrok, maksymalna światłość. Światłość. Po kolei przeczytajmy ich. Kierują się zrozumieniem pojęcia większego dobra i kodeksu honorowego. Pragną zjednoczyć plemiona, pokonać światożerców i ocalić drzewo życia. Lotosi pragną stworzyć porządek doskonały bez względu na to, jak wielu przez to cierpi. Chcą podporządkować sobie inne plemiona i pozwolić światożerom, chcą zniszczyć drzewo życia. No nie chciałabym tak. Ankati, Ankati. Wierzą, że solidarność pozwoli zachować równowagę świata. Pragną zjednoczyć plemiona, pokonać światożerców i ocalić drzewo życia. Podoba mi się. O, jaki samuraj! Fajny. Jagni dążą do jak najszerszej ekspansji i co najważniejsze, chcą, by się ich ląkano. Pragną unicestwić inne plemiona i pozwolić światożercom zniszczyć drzewo życia. No i tyle. O, jaka drobna światłość fajna. Taka trochę... no fajna. Netrowie cenią sobie wolność, dążą do jej obrony. Pragną, by plemiona były podzielone. Chcą pokonać światożerców i ocalić drzewo życia. I drobny mrok. Piczowie. O, ja nie mogę. Ta nazwa jest świetna. Piczowie. Wierzą w naturalną ewolucję. Uważają, że przetrwają najsilniejsi i chcą unicestwić inne plemiona i pozwolić, by światożercy zniszczyli drzewo życia. Ale ja nie chcę. Ale ja nie chcę. To forteca plemienia Miriadów. Przyjaciół, a może wrogów. Lepiej się tam udaj. Tylko tak się przekonasz. No, okej. Czy się coś dryndzi? A, flagusia. O, ja nie mogę... Zobaczmy. Właśnie załapałam, jak on zaznacza tą flagę. O, ja nie mogę, ale mamy jaskrawy, soczysty sik. Agresywnie po prostu podszedł do rzeczy. A tędy się pewnie wyjdzie obok. Kolejny o! No i... To Fort Miriadów. Odkrywasz okolicę. Cieszę się. Muszę się zobaczyć, czy mogę wyłączyć tą mapę bez przechodzenia przez menu wyboru. No dobra, przeszłam go dookoła. Rozumiem, że przez mur mnie nie przepuszczą. A może? Haha! O! Ale wredne, no! Zaraz obok tej obsikanej przez nas flagi. Ale się zabezpieczyli. Skubani. No dobra. Oj, bo spadnę. Porozmawiajmy z kolegą. Mówi, że musi uważać na przybłędów. Trwa wojna. Wspomina, że Sifu ma napięty terminarz, ale pozwoli ci wejść i sprawdzić, czy gdzieś cię nie wciśnie. Papierologia? Miriadzi kierują się zrozumieniem pojęcia wyższego dobra i kodeksu honorowego. Wierzą, że zjednoczenie plemion to jedyny sposób na przywrócenie pokoju. Sifu jest przekonany, że pokonanie światożerców i ocalenie drzewa życia to jedyny sposób, by świat stał się lepszym miejscem. Przedstawia się jako Sifu plemienia i wita cię w Forcie Miriadów.
Liczył jednak, że się zjawisz. Wieści o prowadzącym krucjatę czujnym Roninie, który przekroczył wielki mur przez szczelinę w bunkrze 101, wyprzedziły cię. Słyszał, że w walce ze śmieciarzami w bunkrze 101 staliście po jednej stronie z przedawnionym. Chyba wierzysz w pomoc innym, a to akurat wasza wspólna cecha. Jest przekonany, że wracasz tu z konkretnego powodu i cieszy się z tego. Twój duch rozbudza wspomnienia z czasów twojego dzieciństwa. Wciąż czuć od ciebie życzliwość. Sifu mówi, że czasem jedno wspomnienie potrafi przywołać drugie. Nie myślał o twojej mumie od bardzo dawna, mimo że wiele go nauczyła. Był jednym z pierwszych uczniów Wung Fu. Twoja muma wymyśliła Wung Fu. Z początku chodziło w nim o walkę gołymi rękami oraz wykorzystanie 6 broni. Bumerangu, shurikenu, łuku, laski, nunchako oraz łańcucha z hakiem. Sifu mówi, że pora odrzucić przeszłość, przynajmniej na razie. Niepokoje dotykają całą krainę, a gdzie nie spojrzeć, tam widać wrogów. Miriadzi chcą jedności plemion. Ich celem jest zrozumienie większego dobra i ustanowienie kodeksu honorowego. Jeśli wierzysz, że w każdym jest odrobina dobra, wciąż istnieje szansa na lepsze jutro. Zjednoczysz plemiona i pokonasz światożerców, by ocalić drzewo życia. Zawrzysz sojusz. Pragnę zjednoczyć plemiona, pokonać światożerców i ocalić drzewo życia. Ustawia ostateczny cel gry na ocalenie drzewa życia. Wybór przeznaczenia dla pokonanych wrogich Sifu ogranicza cię do zjednoczenia lub podporządkowania. No, to nam chodzi trochę, żeby jednak się zjednoczyć i uratować świat. No to wybraliśmy cel. Liczył, że do niego dołączysz. W końcu rozumiesz, że w czynieniu dobra nie ma nic złego. Sifu czekał, aż coś przechyli szale zwycięstwa na ich stronę. A skoro ty jesteś z nimi, to jest pewien, że uda wam się zjednoczyć inne plemiona. Najpierw musisz skłonić do tego plemię Jagnich. Plemię Jagnich może wierzyć, że strach i nienawiść doprowadzą je do dominacji. Unicestwienie plemion i zniszczenie drzewa życia nie będzie nowym początkiem, jakiego chcą. Będzie końcem, końcem wszystkiego. Jaki wielki. No to sztama. Ich bliskim skończyły się możliwości i zostali zapędzeni w kozi róg. Nawet ci, którzy pragną pokoju, muszą szykować się na wojnę. Być może sprowadzą na nich wojnę, jednak nigdy nie odbiorą im spokoju ducha. Musisz zdobyć wrogie posterunki i osłabić ich plemię, by rzucić wrogiemu Sifu wyzwanie w ich forcie. Macie łagodne usposobienie, dlatego chcą toczyć łagodną wojnę. Taką, która jednoczy równie mocno, co niszczy. Każe ci się nie bać. Twój los jest ci pisany i nikt nie może go odebrać. Zdobądź wrogi posterunek i zyskaj prawo dzierżenia plemiennej broni. Po zajęciu się wrogimi posterunkami możesz wyzwać ich Sifu, by wasze plemiona zjednoczyły się i na nowo żyły obok siebie. Są już w miejscu, z którego nie ma powrotu.
Ich słowa straciły jakąkolwiek moc i jedyny sposób, by iść dalej, to przemoc zwalczać przemocą. Na twój widok wracają do niego wspomnienia starej wioski. Miriadzi chcą jedności plemion. Ich celem jest zrozumienie większego dobra i ustanowienie kodeksu honorowego. Wspomina twoją dobrą, bezinteresowną duszę i czuje, że wciąż jest w tobie wola czynienia dobra. W każdym razie wspomnienia o rodzinie są silne i potrafią niekiedy ożyć. Spróbuj w drodze do pierwszego posterunku wroga zajrzeć do starej wioski. Mimo, że teraz to inne miejsce z innego czasu, to jednak sprawi ono, że zapamiętasz. Co cię tak oświetlił? A, my latarkę mamy, dobra. Ty, no to jeszcze sprawdźmy sobie zamek. O! A co tu za przestrzeń ciekawa? Widoki na wodę. Ogniska. Paleniska. Miejsce, w którym być się mogło wydawać, coś się może kryć. Dobra, pooglądajmy sobie jeszcze zamek troszeczkę. Ach, to jest twoja broń. Agresywny bumerang. Dzień dobry, kotek, co tam? Mika się tu odzywa, wita się z wami. Gdzieś tu za mną siedzi. Odzywa się jak ptaszek. No dobra, wygląda na to, że naszym celem jest udać się teraz do wioski. Wyjść z fortu. Właściwie to jest naszym celem teraz, ale właśnie o to chodziło. Z buciora. No cześć, kotek. Co tam? Przywitaj się ładnie. Gramy takim stworkiem do ciebie trochę podobnym. A, ogon pod nosem. No dobra. A możemy z nimi pogadać? Cieszy się, że jest ktoś taki jak ty, kto dzieli z miriadami genetykę i karmę. Całkowicie to rozumie. Co nas dla nas? To ja mogę też tutaj, na przykład takiego, co tu nic nie robi? To żadne zaskoczenie, że żyjący w ciemności piczowie są słabsi niż światło miriadów. Rozumie, że masz swoje sprawy. Mówi, że to zaszczyt móc cię spotkać. Mówi, że będziesz mile widzianym gościem. Arigato! Ci za to! Siema? Nie ten. Nie ma... Stwierdza, że tylko szaleńcy wstają tak wcześnie. Dziwi się, że musisz iść. To jest jakaś żeńska postać. Nie wiedziałam, że była taka opcja. Ale ogólnie fajnie tu jest. Patrząc na czas nagrywania, dobrze byłoby już kończyć odcinek. Tak naprawdę, więc przejdźmy się jeszcze tutaj troszkę. O, kupa, kupę znowu. O, w tej nie mogę pogrzebać? Też mi kupa. Co ty masz? Mówi, że pamięta cię jako ciche dziecko i cieszy się, że czynisz na tym polu postępy. Liczy, że wkrótce zobaczy cię ponownie. Przepraszam bardzo, ale czy ja się w czasie przeniosłem, czy co? Handlarz twierdzi, że nigdzie nie znajdziesz lepszych towarów. Uważa, że musisz poćwiczyć cierpliwość, jeśli chcesz dobić targu. Nigdy nie wiadomo, co się znajdzie. Rodzaje handlarzy specjalizują się w konkretnych rodzajach przedmiotów, częściach broni do walki wręcz, broni dystansowych, sprzęcie, ubraniach i wierzchowcach. Przejrzenie zasobów handlarza to dobry sposób na znalezienie lepszego sprzętu. Jeśli szukasz konkretnej części do stworzenia broni, odwiedź najbliższego handlarza. Za przedmioty płacisz zielonymi walutą w postaci liści. O ja, to musimy totalnie iść pozbierać trochę liści na zewnątrz. Cena każdego przedmiotu widoczna jest po prawej stronie listy.
Zielone można zrywać z krzewów. Aby sprzedawać przedmioty, handlarzom przejdź w menu do zakładki. Okej. Okay. Na razie mamy zielonych... nic. Więc nie bardzo sobie możemy... Kto by wchodził drzwiami? Fajny ten latarek. Wyjść już możemy drzwiami. Ja bym normalnie tu podchodziła, sama pozbierała te rzeczy, ale założę się, że pewnie chcielibyście też zobaczyć. O! Tu śpi dwóch. Przynajmniej. No dobra. Jakieś pięterka? Są tam jakieś pięterka ewentualnie. Tu jest... Mówi, że w tym sklepie każdy znajdzie coś dla siebie, a zwłaszcza ty. Rozumie, że masz swoje sprawy. Dziękuję, bo tak, rozumiem. Tu jest sporo sklepów. Na razie problem polega na tym, że nie mam czym kupować, więc... Zero liści, po prostu... Zero zielonych. Się tak składa. Niestety. Życie mamy, okej? Okay? Tam energia też. O, jest i kopacz w kupie. Mówi, że musisz wrzucić na luz. Ja ci wrzucę. Na luz. Teraz tu jeszcze jest skrzynek. Dziękuję. Czy to już jest na zewnątrz, czy to jest jeszcze wewnątrz? Zależy, pewnie jakbym skoczyła stąd do wody, już bym była na zewnątrz. Jeszcze się tu trochę tylko przejdę. Ujo! A co to za miejsce jest? Więzienie, jak nic. Będziemy tutaj zapraszać inne wioski, żeby z nimi negocjować? O, myślałam, że to drabina, a to jednak coś innego. Okej. Okay. Nie żeby coś, ale trochę to takie... rosną nocące coś. O, ja? I tu? W ogóle co tu się wyprawia? Gromadzenie informacji. Niektórzy cywile mają informacje o ukrytych miejscach w pobliżu. Możesz poprosić ich o te informacje, ale prawdopodobnie potrzebna będzie jedna z twoich głównych cech, by ich przekonać. Szansa, że podzielą się wiedzą, znacznie wzrośnie. Jeśli jednak nie przejdziesz testu, utracisz jeden punkt cechy. O ja! Mówi, że w pobliżu jest interesujące miejsce, o którym nikt nie wie, ale na razie nie chce o tym rozmawiać. Dobra, spróbujmy. Mówi, że nie widzi powodu, żeby zdradzać ci lokalizację. Brak zagrożenia. Mówi, że nie trzeba uciekać się do gruźb. Chętnie przekażę ci te informacje. To niedaleko. Zaraz, przecież ja nikomu nie groziłam. A, czy tak niedaleko? Na bliżej niż na drugim końcu mapy. Sądzi, że nadszedł czas, byście poznali się z Ziumem. Zobacz się z nim, jeśli potrzebujesz ośmionoga. Będzie tu, kiedy wrócisz. Głęboko tu masz? Zdecydowanie za głęboko dla nas. Aż nam uszy opadły. Nie mogę zbierać tych śmiesznych owoców. Szkoda. No i tu jesteśmy z powrotem w mieście. No to dobra, no to luzik. Mniej więcej wiemy, co jest i jak. Myślę, że sobie wyjdziemy. W kolejnym odcinku wyjdziemy sobie na zewnątrz i tam zaczniemy przygodę. Także dziękuję wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. I trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!